Około 30 osób pojawiło się na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowego parku, który ma w niedalekiej przyszłości powstać u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej. Cztery koncepcje poddano dość szczegółowej analizie, i w jej efekcie pojawiły się pierwsze wnioski, które mogą istotnie wpłynąć na ostateczny projekt. Planowanego skrawka zieleni. Dla osób, które przyszły na spotkanie, najważniejsza była funkcja przyszłego parku. Mieszkańcy chcą w nim po prostu odpoczywać. Zdaniem mieszkańców, którzy znaleźli czas na aktywne uczestnictwo w dyskusji, miejsce powinno sprzyjać relaksowi i rekreacji. Ich zdaniem do tego celu wiedzie tylko jedna droga: jak największa ilość zieleni, dostateczna ilość ścieżek, które sprawią, że miejsce stanie się dostępne i przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Ale też pojawił się pomysł uzupełnienia parku niewielkim placem zabaw dla dzieci. Zdaniem zgromadzonych warto również uzbroić nowy park w źródełka wody pitnej, a także ustawić pojemniki z psimi pakietami. Z kategorycznym sprzeciwem spotkał się pomysł zachowania przy nowym parku istniejącej tam obecnie myjni samochodowej, akceptowalna, jak się okazało, jest kawiarenka. Aktualnie teren pod samochodową jest wydzierżawiony przez miasto do września 2025 roku. Być może termin powstania parku i likwidacji myjni uda się zsynchronizować, ale wiele wskazuje na to, że obiekt ten docelowo jednak zniknie z tej lokalizacji. Termin zakończenia konsultacji upływa w niedzielę 19 lutego. Jest więc jeszcze trochę czasu, by wypowiedzieć się w sprawie kształtu tej inwestycji, i z pewnością warto to zrobić.